Na początku wydawało mi się, że to jest łatwe zadanie, ale byłam już żoną korespondenta w Stanach Zjednoczonych, byłam żoną dziennikarza, szefa działu zagranicznego Gazety Wyborczej, potem byłam żoną rzecznika MSZ-u, to wszystko wszystko jedna osoba. To wszystko w jednym mężu się skupia. No i teraz jestem żoną senatora. Myślę, że już w tym wieku, z takim doświadczeniem, mam na tyle grubą skórę, że cały czas, mimo zdarzającego się nam hejtu, niesympatycznych określeń, no bo to jest polityka i to jest trudna dziedzina, staramy się po prostu robić swoje. A jeśli spotyka nas trudna sytuacja, no to po prostu rozwiązujemy ją razem i staramy się nie przejmować hejterami i chyba w ten sposób robić swoje, w ten sposób trzeba żyć. Siłą rzeczy i polityka, i ten świat telewizji, czy powiedzmy no, tych moich zainteresowań kulinarnych również jest obecny w naszym domu, ale staramy się z tego zrobić atut i na przykład w zeszłym roku wystawiliśmy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dużą kolację, właściwie dwie, gdzie ja gotowałam, mąż, który jest też po kursach bardzo poważnych sommelierskich, dobierał wina i w ten sposób też ta polityka i te kulinaria połączyły się przy stole. Cel był bardzo słuszny, bardzo dużo pieniędzy udało się na tę orkiestrę wylicytować, więc staramy się działać w ten sposób. Ja zawsze patrzę na to pod kątem dobra dzieci i dzieci nie lubią w ogóle być w centrum uwagi ze względu na tą uwagę, która się skupia na rodzicach, zwłaszcza nasze starsze dzieci. I chyba jednak dla nich jest cięższe czy bardziej dojmujące, kiedy na przykład mamę w centrum handlowym prawie każdy rozpoznaje, prosi autograf, czy chce sobie zrobić zdjęcie. Nasze dzieci na pewno za tym akurat aspektem nie przepadają. Jeśli chodzi o moje zaangażowanie w politykę, które przecież nie jest takie dawne, tak naprawdę ma 2 lata, to na szczęście wszystkie nasze dzieci są bardzo podobnych poglądów i przekonań politycznych, co my. A jak widać, jedynym członkiem naszej rodziny, który naprawdę chce być w centrum zainteresowania, jest nasz pies.